Mali chłopcy marzą o zostaniu policjantem, strażakiem lub Batmanem. Dziewczynki chcą być księżniczkami, nauczycielkami lub pielęgniarkami. O idealnej pracy w przyszłości marzą już przedszkolaki. Jak wyglądają nieco inne niż te wymarzone zawody, mogły się przekonać podczas wizyty w Ostrowieckim Centrum Kształcenia Ustawicznego. My staramy tutaj się już uwrażliwić takie maleńkie dzieci, obcowania z kwiatami, z przyrodą. Przedszkolaki miały okazję nie tylko dowiedzieć się, kto to jest florysta i czym się zajmuje, ale także przygotować kwiatową kompozycję dla swoich babć i dziadków. Będzie to z pewnością wspaniały prezent z okazji ich święta. Wspólny bukiecik dany komuś na pewno przyniesie wiele zadowolenia, także kwiaty to część naszej kultury. Połączenie edukacji z zabawą. Taki cel przyświecał dyrekcji szkoły, kiedy to najmłodszych z publicznego przedszkola nr 21 na osiedlu Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprosiła w swe mury. Taka edukacja odnosi największy skutek, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z tak małą, młodą grupą. Chcemy im pokazać, jak wygląda nauka zawodów. To jest temat, z tego co zdążyłam się zorientować, dosyć interesujący dla dzieci. Marzące o pracy pielęgniarki dziewczynki po pokonaniu strachu przed manekinami mogły się przekonać, jak trudna jest praca opiekuna medycznego. U opiekunek medycznych i dziecięcych też taka krótka pogadanka na temat tego, jak należy szanować osoby starsze, jak należy im pomagać. O dziwo, tylko chłopcy byli zainteresowani przyjrzeniem się z bliska pracy kosmetyczki. Dzieci będą na kartonach, na szablonach przy pomocy cieni i innych kosmetyków malować wizerunki kobiet zgodnie z tym, jak chciałyby, żeby wyglądały na przykład ich mamy, babcie. Wizyta u fryzjera była okazją do zmiany uczesania. Chciałyśmy zrobić dziewczynce takie warkoczyki ześciągane. Oczywiście według życzenia wymagających klientek. Potem może się uda jakiś kwiatuszek gdzieś przytąć, będziemy szukać bardzo. Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostatnim czasie podejmuje wiele inicjatyw, aby zainteresować mieszkańców Ostrowca swoją ofertą edukacyjną. Mam nadzieję, że Centrum Kształcenia Ustawicznego będzie właśnie tak postrzegane w naszym społeczeństwie, w naszym mieście, w naszym regionie, jako ta placówka, która wychodzi do ludzi nie tylko z bogatą ofertą kształcenia w kierunkach, które są poszukiwane rzeczywiście na rynku pracy, ale także poprzez inne działania. Także. Przedszkolaki opuściły szkołę bogatsze wiedzy na temat zawodów, których do tej pory nie znały. Kto wie, być może ta wizyta skłoni ich już teraz do zmiany swoich zawodowych planów i zamiany balowej sukni księżniczki na fartuch troskliwej opiekunki medycznej.